Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Jerzy Brzęczek oficjalnie zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Polski. Znamy przyszłość Cristiano Ronaldo. Arkadiusz Milik zmienił zdanie i chce jednak przejść do Olimpiku Marsylii. Leo Messi otrzymał pierwszą czerwoną kartkę w karierze oraz wielki powrót Mario Mandzukicia do AC Milanu. Zanim zaczniemy, zachęcam was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Ja już nie przedłużam i zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Zaczniemy z wysokiego C. Jak każdy już z was dobrze wie, w poniedziałek rano PZPN na stronie Łączy Nas Piłka oficjalnie poinformowało, że z posady selekcjonera został zwolniony Jerzy Brzęczek. Mimo że duża część kibiców i mediów domagała się tego ruchu, to nikt się nie spodziewał, że usłyszymy o tym w tak nieoczywistym momencie. Wiele osób wręcz sądziło, że ktoś włamał się na konto PZPN-u, ale do niczego takiego w rzeczywistości nie doszło, a informacja, jak już mówiłem, jest oficjalna. Brzęczek objął kadrę biało-czerwonych po nieudanym dla nas mundialu w 2018 roku, kiedy to z pracy selekcjonera zrezygnować miał Adam Nawałka. Niemal od samego rozpoczęcia swojej przygody w kadrze na Jerzego Brzęczka spadła fala krytyki, a jego późniejsze wyniki tylko utwierdzały internautów swojej opinii. Oczywiście nie możemy odebrać byłemu trenerowi Wisły Płock, że oprócz awansu na Mistrzostwa Europy w 2020 roku próbował on również formacji i taktyk. Problem jednak w tym, że miało to swój przekład na styl gry, który był, mówiąc krótko, przeciętny, żeby nie użyć słowa fatalny. Po przeszło 2 latach Zbigniew Boniek postanowił podziękować Brzęczkowi i znaleźć kogoś, kto będzie w stanie pokazać się z reprezentacją Polski na Euro z dobrej strony. Nasza grupa do łatwych nie należy, ponieważ nie licząc reprezentacji Słowacji, która teoretycznie najmniej powinna nam sprawić kłopotu, zagramy ze Szwecją i Hiszpanią. Pojawia się też bardzo istotne pytanie. Kto zostanie nowym selekcjonerem? Na razie nie jesteśmy w stanie określić, kto jest chociażby na liście kandydatów, bowiem wszystko jest jeszcze świeże. Piszcie w komentarzach, kogo wy widzielibyście na stanowisku selekcjonera. Korzystając z okazji, chciałbym was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami, typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda. I to uwaga, nie byle jaka. Do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Czas leci nieubłaganie szybko, na co dowodzą fakty, które niebawem wam przedstawię. Pierwszą rzeczą jest historyczny mecz naszej reprezentacji z Niemcami. Było to spotkanie eliminacyjne do Mistrzostw Europy we Francji, a od tego wydarzenia minęło już przeszło 6 lat. A to nie koniec. Historyczny transfer w piłce nożnej, w którym Neymar przeszedł z FC Barcelony do PSG, miał miejsce latem 2017 roku. Za to już rok później niespodziewanie Cristiano Ronaldo ogłosił swój koniec w Realu Madryt i przeniósł się do Juventusu, w którym gra do dziś. To już 2,5 roku od tego wydarzenia, a media już spekulują nad jego przyszłością. Owszem, kontrakt Portugalczyka z Juve jest ważny do połowy 2022 roku, ale przez ostatni rok pojawiło się wiele doniesień, które mówiły o jego odejściu. Wszystko za sprawą pandemii i trudniejszej sytuacji finansowej, z którą muszą mierzyć się wszystkie kluby piłkarskie i nie tylko. Dzienniki z całego świata pisały, że Juventus nie stać na utrzymanie Cristiano, który rocznie inkasuje przeszło 30 milionów euro, czyli rekordową garę w historii włoskiego giganta. Ronaldo łączyło się już z PSG, Manchesterem United, a nawet Realem Madryt, do którego rzekomo ma wrócić. Jednak po tych doniesieniach nie słyszeliśmy żadnych szczegółów związanych z jednym z tych kierunków, a sam 35-latek ostatnio wypowiedział się na temat swojej przyszłości. Jak podaje włoski portal Calcio Mercato, Cristiano ma przedłużyć kontrakt z Juventusem o kolejne 12 miesięcy, co też oznacza, że jego umowa będzie ważna do końca sezonu w roku 2023. Portugalczyk w tym czasie będzie liczył już 38 lat, ale przy jego stylu życia wysoki poziom będzie mógł utrzymać do 40. Oczywiście nie są to potwierdzone informacje, a nawet jeśli do tego dojdzie, to i tak ciężko ocenić, czy rozegra on w Juventusie cały przyszły sezon. Chyba żaden temat Polaka nie był tak długo i często poruszany na moim kanale. Niemal w każdym odcinku mówię o sytuacji Arkadiusza Milika i jego przyszłości w Napoli, a z dnia na dzień słyszymy o kolejnych nowych informacjach, które potrafią różnić się od poprzednich o 180 stopni. Jeszcze w poprzednim materiale mówiłem, że Milik odrzuca wszystkie oferty, które nie pochodzą od Juventusu. Mimo że jego sytuacja w Napoli jest beznadziejna i nie może on liczyć na jakąkolwiek grę, to i tak w momencie ofert od innych klubów wybrzydzał.
Najwidoczniej jednak zrozumiał, że takie podejście może mu przynieść więcej minusów niż plusów i zgodził się pójść na kompromis. Milikowi po odrzuceniu oferty Fiorentiny i Atletico Madryt zostały propozycje z West Hamu i Olimpiku Marsylia. Polak według doniesień zaakceptował ofertę drużyny z Francji, która zaoferowała mu 4,5 miliona euro rocznie, a kontrakt miałby obowiązywać do połowy 2025 roku. Jedyną rzeczą, na jaką musi czekać 26-latek, to dogadanie się Napoli i Marsylii w sprawie ceny za transfer. Przejście do ligi wydaje się dobrym ruchem, bowiem w niej Milik będzie miał znacznie łatwiej się odnaleźć niż w Premier League, która jest bardziej wymagająca. Miejmy nadzieję, że transfer zakończy się sukcesem, ponieważ jeszcze w październiku Milik był dogadany z AS Romą, a transfer koniec końców wysypał się na ostatniej prostej z winy Napoli, które przeciągało negocjacje. Jeśli Milik trafi do Marsylii i co najważniejsze zacznie tam regularnie grać, to prawie na pewno pojedzie na Mistrzostwa Europy, których start jest zaplanowany na 11 czerwca. Piszcie w komentarzach, czy Milik wróci do formy sprzed pół roku. Coraz więcej zaskoczeń mamy okazję widzieć w ostatnich tygodniach. Najpierw niespodziewany lider Premier League, jakim został Manchester United. Następnie odpadnięcie Bayernu Monachium z drugoligowym klubem w Pucharze Niemiec, a teraz przegranie FC Barcelony finału Superpucharu Hiszpanii. Barca zmierzyła się z Athletic Bilbao, a mecz zakończy się dopiero po 120 minutach. Do końca regulaminowego czasu gry widniał remis 2-2, a na początku pierwszej części dogrywki na 3-2 dla Atletiku strzelił Łoniak i Williams, który zapewni swojej drużynie wygraną. Co również ciekawe, w półfinale zespół z Bilbao wygrał z Real Madrid, ale nie to jest głównym powodem tego tematu. W końcówce dogrywki finału Superpucharu Hiszpanii Leo Messi dopuścił się skandalicznego faulu. Argentyńczyk w 120 minucie obalił jednego z piłkarzy Atletico, chwytając go za głowę. Zobaczcie sami. Oczywiście po dokładnych powtórkach można było zauważyć, że zrobił to umyślnie. Tak więc arbiter pokazał mu czerwień i odesłał go do szatni. To pierwsza czerwona kartka Messiego w klubowej piłce, co jest przełomowym wydarzeniem. Villa Libre, czyli ofiara faulu 33-latka, wyjaśnił, co mogło być powodem takiego zachowania Argentyńczyka. Agresja była wyrazem frustracji, że nie mógł nic zrobić. W takich chwilach to normalne, każdemu może się zdarzyć. Ustawiłem się tak, żeby nie mógł mnie minąć i włączył się do ataku. To go rozłościło. Warto również zaznaczyć, że i piłkarze Bilbao dopuszczali się nieczystych zagrań, za które nie ponieśli większych konsekwencji, co też mogło mieć wpływ na zachowanie Messiego w końcówce spotkania. Ale było minęło. Miejmy nadzieję, że do takich sytuacji będzie dochodzić jak najrzadziej. Mario Mandzukić to piłkarz z bogatą przeszłością. W swojej karierze grał w Bayernie Monachium, Atletico Madryt i Juventusie, a najwięcej meczów rozegrał w barwach tych ostatnich. Do starej damy Mario trafił latem 2015 roku, a od odejścia, czyli stycznia zeszłego roku, rozegrał 162 mecze, strzelając 44 gole i zdobywając 17 asyst. Co ciekawe, w Bayernie rozegrał 88 meczów, a zdobył on 4 bramki więcej niż we Włoszech. Ale wracając, w styczniu zeszłego roku Chorwat wybrał się na tak zwaną przedemeryturę i związał się z katarskim klubem. Mandzukić w ich barwach grał tylko do lipca 2020 roku, rozgrywając jedynie 7 spotkań, czego efektem był 1 gol. Od 5 lipca 34-latek był wolnym zawodnikiem, a słowo był jest tu kluczowe, ponieważ wszystko wskazuje na to, że wróci on do Serie A. Mandzukić ma się znajdować na testach w AC Milanie, a w najbliższym czasie ma z nimi podpisać kontrakt. Możliwe, że już to zrobił, bowiem ten temat pisze 18 stycznia w poniedziałek. Mario mimo wieku może okazać się bardzo przydatny, bowiem ma niemałe doświadczenie, które będzie znaczące w walce o Ligę Mistrzów, ale i o Mistrzostwo Włoch. Milan po 18 kolejkach jest nadal liderem Serie A i jeśli utrzyma taką formę do końca sezonu, to tytuł będzie ich. Do zakończenia obecnego sezonu Serie A pozostało jeszcze 20 kolejek. W tym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zachęcam Was także do zostawienia łapki w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!